Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei. Tam mnie znajdą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowani siostry i bracia, umiłowani w Chrystusie Panu, tu zgromadzeni w Kościele, jak również przy odbiornikach możliwości transmisji naszego spotkania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Oto tajemnica zmartwychwstania Pana będzie rozbrzmiewała nie tylko tym jednym dniem, kiedy Maria Magdalena pochyliła się nad grobem, kiedy Piotr i Jan przybyli do grobu, weszli i jak Jan o sobie powiedział w Ewangelii w dniu wczorajszym, zobaczył i ujrzał i uwierzył, ale będzie się rozchodziła ta wieść dlatego, że Chrystus będzie się spotykał, będzie się objawiał i te spotkania nazwane są chrystofaniami. Będą trwały przez 40 dni, aż do Jego w niebo wstąpienia. Będzie Chrystus pojawiał się w tych miejscach, w których do tej pory się z nimi spotykał. I mamy już tego przedsmak, kiedy mówi do niewiast, które spotkał na drodze: idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei. Również śpiewaliśmy sekwencję, tak jak i wczoraj i dziś, powtarzając tę pieśń, piękną pieśń z dawien dawna w Kościele praktykowaną, że miejscem spotkania będzie Galilea. To miejsce, w którym Chrystus objawił się swoim uczniom przed swoją śmiercią, wtedy, kiedy pokazał i rozpoczął działalność. Oto stanął jako ten, który będzie nauczał. I wróci z nimi w to miejsce, nad jezioro, po swoim zmartwychwstaniu, aby doświadczyli, że wszystko to, co się dzieje, zamyka się w całość. To nie są przypadkowe zdarzenia. To nie są wyrwane, posklejane jak kolaż, gdzieś tam tworzony obraz przez przypadek, który później można próbować opisać, wymyślać. Bóg ma plan wobec człowieka. Miał go wtedy, kiedy stwarzał, powołując do życia. Wtedy, kiedy mówił, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. Wtedy, kiedy tego człowieka oddalał od siebie z raju, mówiąc i wtedy już zapowiadając, że przyjdzie niewiasta, która narodzi dziecię i przypominając przez wieki, gdy w sposób szczególny czytamy proroka Izajasza, gdy Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. I Bóg będzie mówił w czytelnych znakach.
będzie mówił zawsze jednocześnie i jednoznacznie i w prostym języku. I będzie cierpliwy wobec człowieka, gdy człowiek ten prosty język, prostych znaków będzie interpretował w sposób powyginany. Przy ołtarzu przez te kilka tygodni odnaleźć będziemy mogli świecę, paschał, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. W sposób uroczysty, nawet w tych ograniczeniach tegorocznych, został zapalony, został przy nim wyśpiewany exultet. I ta prosta świeca taką pozostanie aż do następnej Wigilii Paschalnej. I spali się, tak jak w naszej parafii praktykować go będziemy i używać, około 50 centymetrów. I tak ma być nasze życie, bo jest to prawdziwy, woskowy paschał. Tak jak życie, ma ono się wypalać, ma nas być mniej, aby Boga było więcej. Przychodzimy w to miejsce, aby przypomnieć sobie, że w pewnym porządku musi być też ład, ale ład polegający na pewnej refleksji nad wielością rzeczy, które gromadzimy. Co uczynić, aby nasze życie było prostsze? Bo chyba tęsknimy za takim. Nadmiar rzeczy, które gromadzimy, w niektórych momentach bardzo przeszkadzają człowiekowi. Nadmiar rzeczy to nadmiar bodźców, znaków. Jak rozeznać, który z tych znaków jest najważniejszy, który odrobinę mniej ważny, a który zbyteczny? Życie często pokazuje, że te zbyteczne rzeczy pięknie zapakowane, ozłocone, zareklamowane, wmówione nam, że mieć musimy, wypełniają wszystko to i miejsca nie ma na rzeczy najważniejsze. Stajemy więc w tym miejscu, żeby dotknąć przy ołtarzu najprostszego, najpiękniejszego znaku – białego chleba, mąki, wody, które przygotowane są na każdą mszę święte, by konsekrować, by zamieniać w ciało Boga. I Bóg niezmiennie daje siebie jak świat długi i szeroki, gdziekolwiek kapłan by stanął, by sprawować najświętszą ofiarę, to najprostszy znak, chleb, dawany w obfitości. I chyba ten czas pokazuje nam, jak bardzo tego chleba nie mamy w dostatku, jak nie mamy go na wyciągnięcie ręki, jak za nim tęsknimy. I to my również, kapłani, doświadczamy. Ja mogę sam o sobie powiedzieć, kiedy chciałoby się więcej dać, wyjść, dojść. Roztropność podpowiada być tu, czekać. Bo tak i tylko tyle, a może aż, możemy zrobić. W prostym znaku człowiek najbardziej smakuje jego wartość. W nadmiarze znaków gubi się smak. Smakowanie życia to również wielki dar, który otrzymaliśmy od Boga. Gdy patrzymy na dzieło stwórcze, Jego dzieło, i kiedy życie budzi się po zimie, cieszymy się każdą trawą. Mogą mieć tylko z tym problem alergicy, bo być może to jest jakiś ich problem. Ale cieszymy się, że się zieleni trawa wokół nas, że budzą się forsycje, że coraz częściej widzimy już pąki na drzewach. Cieszymy się tym prostym znakiem powtarzalnym co roku. Trzeba nam smakować Boga w prostych Jego znakach, bo On prosto do nas mówi. Tak jak dziś na drodze, gdy spotkał niewiasty, idźcie i powiedzcie, zróbcie to,
abyśmy mogli się spotkać w Galilei. Tam nie było żadnych dyskusji. Tam nie było żadnej dyskusji i rozmów. Tam był też prosty gest objęcia Chrystusa za nogi. W tej przestrzeni możemy się najbardziej z Bogiem spotkać, w prostych znakach, by Go smakować, by smakować i doceniać również proste gesty, które mogliśmy wykonywać prawie do znudzenia. Wyciągnięcie dłoni, przytulenie, pocałowanie. Czujemy, jak nam dziś tego też brak w świątecznym czasie. Czujemy i pragniemy, że takie gesty są jakże proste, ale muszą nabierać na nowo swojej wartości. Pozwólmy Panu Bogu, by wszedł w nasze życie tak, jak On najprościej potrafi, a my do prostoty tych znaków najbardziej się otwierajmy, uczestnicząc również w Eucharystii, tak jak możemy i kiedy możemy. Amen.